Odebrać kolejny telefon. Ojejku, wywróciłem się! Stefan, wstawaj! Siema, nameneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy w kolejną mega świąteczną grę Christmas Shopper Simulator, czyli jak robić zakupy w święta. Jak wiecie, dla większości z nas jest to prawdziwa bolączka, prawdziwy ból głowy, jak to się mówi. Jak to się mówi, oczywiście nie mówi, tylko mówi. Jest to coś, o czym każdy z nas tutaj marzy tak naprawdę, żeby dostać prezent, ale kupywać to już niekoniecznie, prawda? Więc dzisiaj pokażę wam, jak robić zakupy na święta. Prawdziwy, legitymacyjny symulator świąt. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na intro. Dobra, jesteśmy już i wybieramy albo maila, albo femaila. No oczywiście ja bym chciał maila, star. Okej, pierwsze zadanie to odebranie telefonu. O Jezu, jakie to szybkie. Czemu głowa mi... Patrzcie, robię się łysy. Co jest grane? Odebrałem telefon. Teraz muszę iść tam gdzieś. Rise and repeat. Okej, czyli wujek Steve uwielbia szampony i muszę kupić go w Skrongulandland i zanieść gdzieś tam, Tap. Okej, tutaj mam tą misję, więc raczej tego nie potrzebuję. Dobra, gdzie są szampony? Cheap... Stuff you don't need cheap, czyli kurde, rzeczy, których nie potrzebujesz tanio. Tutaj jest szampon, widzę go. Grotto delivers. Okej, czyli muszę go gdzieś tam do grotto zanieść. O, zabrałem i teraz tak, muszę iść gdzie? Nie no, muszę temu panu zanieść, oczywiście. Bo trzeba to kupić, wiecie. Prezentów się nie kradnie, proszę. O, dziękuję, bardzo ładnie zapakowane od razu dostałem. No i teraz idziemy zanieść go pod choinkę, tak? Nie, gdzieś tutaj do wujka Steve'a. On tam pewnie przyjdzie kiedyś i ten prezent sobie weźmie. O, spełniliśmy misję. To jest bardzo, bardzo, bardzo głośno. Mam 11 misji. Czemu to za mną lata? Jestem taką trochę syndrom. Ta gra ma bardzo dziwną fizykę. Nie powiem, że nie. Dobra, musimy iść teraz co? Odebrać kolejny telefon. Ojejku, wywróciłem się. Stefan, wstawaj. Polar XX Press. Czyli nasz nowy miś polarny potrzebuje dużego swetra chyba, tak? Jumper to jest taki sweter? Nie mam pojęcia. Chyba tak. O! Ale to dalej nie to. To ten czerwony. Ziomek, nie potrzebuję twojej pomocy. To też nie ten. O, mam! Wziąłem największy, jaki był. I teraz muszę iść do tego pana, żeby mi pięknie, pięknie zapakował pan. Dziękuję. Ale ile trudu mi to zajęło. Ile tutaj pracy musiałem włożyć w ten prezent. Bardzo wiele. Naprawdę bardzo dużo. O Jezus! Ała! Wstań! Dobra, wstałem. I patrzcie, bez trzymania, widzicie? To jest prawdziwa magia świąt. Można kupić prezent i przenieść go w wymarzone miejsce dla swojego polarbera bez trzymania, bez używania rąk. Lisa uwielbia oglądać filmy dokumentalne o mrówkach, więc kupmy jej największy telewizor, jaki tylko istnieje, jaki kurde jest. Ale czemu kupujemy ten telewizor w sklepie? A nie, to wyżej, dobra, teraz już wiem. Bo właśnie tak myślałem, czemu kupujemy w sklepie z chemią telewizor? Nie mam pojęcia, ale idźmy na górę, tam na pewno znajdziemy największy telewizor. Prawdopodobnie w kiosku... O kurde, co się stało? Jejku, to jest naprawdę magiczne. Space Monkey, to nie tutaj. TV and coś tam, więc tutaj na pewno znajdziemy telewizor. Bo który jest największy? Ten na półce, dobra? Dobra, bo się wkurzyłem, nie mogę podnieść tego telewizora. Teraz wszystko rozwalę w tym sklepie. Takie są święta, tak? Tak dlatego ja chcę kupić tutaj telewizor dla mojej żony Lizy, a wy mi nie pozwalacie? Co tu się... Co ty... Przepraszam, pana... O, no i co? Hej! Cwaniaczku, myślisz, że uciekniesz? Zostaw ten telewizor! O Jezu, wyszedłem... No dobra, hey. Puść mnie. Wskoczyłem na to i teraz na to. No i pięknie, no i jestem! Jestem tu na górze. Teraz biegniemy szybko. A, trzeba kupić najpierw. Dobra, ziomek, zapakuj. Pięknie zapakowane. Pięknie zapłacone. Mam 370 funtów jeszcze. Na dół. Tak, tutaj muszę przynieść, proszę. Mission complete. Kolejna misja. Ktoś upuścił grę w Huffinch and Roofington, to pewnie jakiś sklep. I potem muszę go zabrać i strajdolować na jakieś pieniądze. O, widzę tą grę, dobra, jest tam. Tylko jak? A nie, w sumie mogę na to wskoczyć spokojnie. Jest. Dobra, złapałem. Nie wiem jakim cudem, coś chyba się popsuło, aczkolwiek udało mi się. Czemu pan tutaj jest, skoro ten sklep jest zamknięty? Kurde, alarm włączyli. O, przypał. To trzeba jak najszybciej zlecieć. Do GameStopu. Biegniemy i teraz tak. Tutaj musimy na jakąś... O kurde, przepraszam, nie chciałem. Dajcie mi pieniądze. Pięknie, daliście mi 100 dolarów, znaczy 100 funtów za to. Jezu, co to za gra? Za 100 funtów, wiecie ile by pieniędzy, znaczy ile rzeczy bym za to kupił? Jenny chce lalkę, która jest rozmiaru człowieka, ponieważ jest normalna. Okej, czyli musimy po prostu kupić jej
jej lalkę. Q Store. Aha, to jest ten Apple Store. Dobra, znaczy to przynajmniej wygląda jak Apple Store. A nie, to jednak to nie. Czemu to lata? Jezus, co się dzieje w tej grze? No ale magia świąt to magia świąt, dobra. Pay here. Pay here, ale ja najpierw muszę znaleźć tą lalkę. Ona gdzieś... Czy ona jest tam na samej górze? Mhm. No to śmiesznie. Dobra, tutaj trzeba pewnie wskoczyć i gdzie dalej? O, dobra, znalazłem chyba drogę, patrzcie, teraz wskakujemy tu, tylko najpierw trzeba to przesunąć. To trzeba przesunąć, wskakujemy na lampy, przechodzimy po lampach i jesteśmy tam, pięknie. Dobra, mamy lalkę, czy to jest taka... Ujej, czy ona wygląda całkowicie legalnie? Mógłbym to chyba ukraść, nie? Nie, bo muszę to załadować, dobra, no niestety, straciłem, ale to jakieś tam grosze. Myślałem, że mogę to ukraść, ale w sumie no w święta to chyba się nie powinno kraść, nie? Dobra, mamy to. Dobra, musimy kupić wielką parę XXL jeansów ze sklepu White Load. I mamy nie pytać czemu, tylko mamy to po prostu kupić, więc tak też zrobię, no jak wiecie, no, znaczy no, domyślam się czemu. Pewnie osoba, której musimy to kupić, czyli prawdopodobnie nasza kobieta ma grubą dupę, dlatego potrzebuje spodnie XXL. Czy to jest w tym sklepie? Nie, to jest jeszcze wyżej. Spadły, czemu one spadły? Dobra, mam. Tutaj płacę. Piękny prezencik. No i biegniemy. Proszę mnie puścić. No i biegniemy. Oczywiście zeskakując tutaj. Pięknie. Eli zawsze marzyła, żeby zostać pandą. Ale wszyscy w sumie o tym marzymy. I muszę kupić jej maskę. Pandy. Ze sklepu. Jakiego sklepu? Heads R Us. Gdzie to może... O, to jest tutaj. Czyli na dole. Dobra. Gdzie jest maska pandy? Zobaczmy. O, znalazłem... Nie wiem, jak to zrobiłem. Podniosłem jakąś patrz... Ojejku. Co się dzieje? Halo? Chyba utknąłem w ścianie. O, przeżył. No już. Easy. No tak się po prostu czasem zdarza. Wiecie, no te sklepy nie są chronione w 100%, więc czasem po prostu wpadniecie pod podłogę czy w ścianę. No normalne. Całkowicie normalne w święta. Magia świąt działa, więc wszystko jest możliwe. Czyli święta potrzebują bohatera, więc... Przybywam tam ja i jakaś kobieta albo pani ukradła komputer z jakiegoś sklepu, więc muszę ją złapać, tylko która to jest. I muszę ją odnieść. Zrobię to, nie martwcie się, tylko wydaje mi się, że to jest wyżej. Wydaje mi się, że to jest wyżej. I chyba mam rację, to jest gdzieś tutaj, tylko która to jest pani, to jest ta pani. Oddawaj komputer, o kurde nie ku. Oddawaj komputer. No, zabrałem, pięknie. Zabierz komputer i teraz gdzie muszę go zanieść? Tutaj, no proszę. No idealnie. Okej, okay, muszę iść do Q Store'u i kupić specjalną kuchenkę do bedroomu? Jaki to ma sens? Dobra, mam to. Nie było to w sumie takie trudne, jak myślałem, że będzie, ale no, mamy to mamy. No i zobaczcie, no co to jest? No to jest jakaś kuchenka. Zapakować proszę mi to ładnie. Czemu nie chcesz? O nie, ukradłem! Mnie goń. Ej, oddawaj to! Patrzcie, ukradła mi. Znaczy, nie ukradła, no ja ukradłem, ale ona mi zabrała. Widziałaś sama, proszę pani, że chcę za to zapłacić. Tylko nie mogę, nie pozwalają mi. Co mam z tym zrobić, ja się pytam. To chyba tyle świątecznych zakupów. Chyba tyle świątecznych zakupów. Sami widzicie, że chcę za to zapłacić, ale nie mogę, więc... Dobra, gonią mnie trzy gwiazdki. O nie, spadło. Gdzie to jest? Ej, no to spadło przecież na dół. Biorę i uciekam. Myślę, że mnie nie znajdą. Czyli nie mogę z tym skakać zbytnio. To jest problem. Ale muszę znaleźć szybko schody na dół. Dobra, mam schody na dół. O nie, one dalej mnie gonią? Nie, nie gonią mnie. Dobra, znaczy trochę chyba mnie gonią. Teraz tutaj muszę to odnieść. Proszę, powiedzcie, że mogę tak zrobić. Jest, udało się. Dobra, spoko. Okej, muszę iść do Game Store'u i pokonać jakiegoś Black Knighta. Jak się walczy? Go tutaj. Hej. No dawaj ten miecz. Ziomek. No jak mam to zrobić? Okej, tu wszyscy tańczą. No nie wiem, co tu się dzieje. No nie mogę go pokonać. No zobaczcie, on tutaj jest. Ale no to ja nie mogę nic mu zrobić. Staram się jakoś tutaj... Staram się jakoś mu zabrać ten miecz, ale no się nie da. No nie da się po prostu. Może stąd jak zabiorę miecz? Nie wiem, o co chodzi. Panie, dawaj miecza. Dobra, nie udało mi się niestety zdobyć miecza. Sami widzieliście, że próbowałem. To było na tyle. Mam nadzieję, że świąteczny odcinek wam się spodoba. Była wigilia wspólna, było wspólne robienie zakupów. No gra jak zawsze, najlepszy symulator na świecie. No nie oszukujmy się, nigdy nie widziałem tak dobrej gry. Mam nadzieję, że wam się również spodoba. Link oczywiście w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze zostawcie łapkę w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapkę w dół. Zostawcie również suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. Aha, i wesołych świąt.